Oto Workers and Resources Soviet Republic. Witam Was bardzo serdecznie i lecimy z koksem. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I want a way I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen them many once, had a soul to get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Poglądamy to, co ostatnio zbudowałem, a trochę zbudowałem. Zrobiłem takie połączenia, wiecie, tą stal. Zacząłem sprzedawać tutaj za granicę. Tak sobie pomyślałem, że trochę grosza się przyda. Teraz puściłem pociąg, oczywiście on jest pusty, ale pokażę Wam jeszcze fajniejszy pociąg, jeżeli mi się to uda, jeżeli będzie mi dane. To Wam znajdę taki pociąg, którego, kurde, chyba nie widzieliście, mam wrażenie. Tutaj nie, tutaj nie, tutaj jeszcze jedzie. O, proszę bardzo. Dobra, mam go. No i tak. Tutaj zaczepione są wagony o takiej dziwnej dość na pewno konstrukcji. Prawdopodobnie albo rzadko kto z Was widział takie wagony, albo w ogóle nie mieliście pojęcia, że takie istnieją. One tutaj w grze oczywiście wożą stal na granicę, taką mają możliwość, ale faktycznie one są do wożenia surówki w hucie. No, bez kitu. Takie wagony. I one po prostu ze względu na to, że ta surówka może, po pierwsze ma takie temperatury, jakie ma, a ma bardzo wysokie temperatury, ma dlatego taką konstrukcję i dlatego też, żeby móc przenosić na tory tę wagę, bo jak wiecie, no surówka jest ciężka i nawet taka ilość może spowodować, że wagon nie wytrzyma i by się rozwalił. Dlatego ma tutaj trzy osie, a nie dwie. Lokomotywa jest no taka potężna, żeby to mogła ciągnąć. Oczywiście to jest fikcja, więc stwierdziłem, że czemu nie, będzie woziło nam tutaj stal. Zrobiłem taki podjazd, wiecie, żeby miały gdzie czekać przed hutą, a w hucie, patrzcie tylko, 7000 ton stali. Czemu mówię o tej stali? Bo już narzekałem, że mi brakuje, że nie mam, że potrzebuję. Potrzebna będzie do produkcji samolotów różnej maści. A propos, to już kupiłem licencję na Boeinga i ten dymik tutaj, co widzicie, ten całe tutaj zadymienie, to właśnie jest spowodowane produkcją naszego Boeinga. Ale na razie nie będziemy się tym tutaj martwić, dlatego że no nie jest nam to teraz potrzebne. No, jak wybudują, to Wam pokażę. No jasne, że Wam pokażę. Oczywiście, że tak. Czemu nie? No i teraz tak. Lecimy na wolne pole. Najpierw Wam pokażę miejscowość Drewnolas.
To jest miejscowość Drewnolas. Tak ono się prezentuje. Tak ono wygląda. Tutaj wydobywamy oczywiście drewno. Wydobywamy w cudzysłowie. No oczywiście, że idą, rąbią na drwa. Robią z tego kłody. O, tutaj takie. Można powiedzieć. A potem następnie jest to przerabiane w takim tartaku. O, powiedzmy w takim. I z takiego tartaku wychodzą deski, magazyn, no i potem w świat. Co z tego budujemy? No różne rzeczy. Plany są, powiem wam, tutaj kałużę zagospodarowywuję. Wiecie, którą kałużę? Już wam mówię, żebyście potem nie mówili, że nie wiecie. Tutaj jesteśmy w mieście Szczecinie. O, to będzie fajny chyba punkt odnośny. Tak, tutaj te wieżowce to jest Szczecin, tak? Lotnisko, tam budujemy samoloty i przechodząc kawałek dalej, mówiłem wam, że jest tutaj taka kałuża, którą chciałbym zagospodarować. To znaczy kałuża to jest normalny, regularny zalew ze strony tutaj zachodniej. I o to właśnie mi chodziło. Kurde, jakie helikoptery napadowe. No i tak, i tutaj wyrównałem cały teren, tak postarałem się, wiecie, no troszeczkę to chociaż, tak wiecie, żeby to wyglądało. Teraz wam pokażę poziomicę, tak żebyście mieli jakieś tam pojęcie, jak to, co to tutaj, dlaczego. Zobaczcie, tutaj te czerwone, no to wiadomo, że do góry, tak, żółte, no to coraz niżej. Tak, i tutaj wyrównałem mniej więcej, ustaliłem wysokość na 4,70 i 3,60. Jak to wyjdzie, co z tego będzie, zobaczę. No później, tak, później. Tutaj ustaliłem, że będą porty. Porty będą wyglądały mniej więcej tak. No to powiem wam, że bajera. No takie dźwigi. Tutaj będę musiał oczywiście podłączyć kolej. Zobaczymy, jak to się będzie w ogóle tutaj kulało. Mam nadzieję, tak liczę po cichutku, że jest jakaś animacja ściągania kontenerów. Fajnie by było, żeby była, no ale czas pokaże. Więc tak, tutaj jest ta nowa autostrada. Pokazywałem wam jakiś czas temu. Teraz wyłączę poziomicę, włączę widok pod ziemię. Pokazywałem wam tunel ponad 3-kilometrowy. On leci przez miejscowość Kurwa Żyła, tak? Tu jesteśmy, gdzie mamy ten wielki taki pomnik. Oczywiście, że tak. To jest jako taki, no, urząd miasta, coś takiego, nie? Nawet ładnie to zaczęło tutaj wyglądać, powiem wam. No, kwiatki zaczęły rosnąć. Więc zobaczcie, tutaj. No, autostrada też jest tak otulona tymi drzewkami. Tutaj wjeżdżamy do Honorata Reszka. Więc zobacz, jak teraz twoje miasto się prezentuje. No nie wiem, czy je poznajesz kompletnie. Przecież tutaj było łyso, w sumie tak nie za ciekawie. Zaczynaliśmy od dwóch wieżowców i tej wysokiej komendy, a teraz, kurde, zobaczcie, metro. No, tam latają helikoptery. O, tutaj. Co rusz? Co i rusz jakiś przylatuje, co i rusz jakiś odlatuje. Teraz już są, tak wiecie, rozrzucone. Jeden leci w tamtą stronę, drugi do Kozic. Więc tak to tutaj wygląda. Dobra, ale nie o tym chciałem. No i lecąc tą autostradą, teraz uwaga, będzie widok podziemny. No i lecąc tą autostradą, tak. Wylatujemy, o, z drugiej mańki. Teraz jesteśmy po drugiej stronie. I co jest po drugiej stronie? Budujemy autostradę, budujemy właśnie te porty. Tutaj będzie więcej. Tutaj jest jeszcze taka sytuacja, że tutaj jest zaprojektowany port. Na razie jeszcze się nie buduje, ale będzie. Ale będzie. Tutaj już oczywiście zawołałem naszych dzielnych, akurat tutaj w tym przypadku byczków i byczki. Tutaj dzielnie, naprawdę i prężnie budują, więc ostro to leci.
ile tam samochodzików wysłałeś, coś tam leci. Tak, betoniary, betoniary latają. To są te szybkie, wiecie, 100 km na godzinę. Dają radę, naprawdę. Plany są w ogóle ambitniejsze. Tutaj autostrada i tutaj nie będzie skrzyżowania. Ona po prostu krzyżuje się, ale de facto ze sobą nie planuje ich spinać. Możliwe, że w przyszłości będzie to potrzebne, ale na razie nie. Tutaj będą budowali autostradę. Tutaj też zawołałem oczywiście chuligansów oraz zakapiory. I oni budują tę autostradkę. Tutaj, pamiętacie, opowiadałem wam jakiś czas temu, że tutaj powstanie taki, wiecie, port przeładunkowy. A teraz sobie pomyślałem, a nie będę wam mówił, co pomyślałem. Zobaczymy. Jak wyjdzie, to wam pokażę. Tak? Tak. I tutaj przerabiam tą autostradę, bo tutaj był taki, wiecie co, miałem błąd, jeżeli chodzi o ten łuk. On był tak wyciągnięty, nie patrzcie się oczywiście na to, bo to były moje tutaj takie pomiary geometryczne. Musiałem sobie, wiecie, spiąć. Znacie ten taki wpisywanie łuku, nie? Najlepiej jest to oprzeć o jakiś trójkąt, w tym przypadku o rozwarty i wtedy wychodzi wam taki równy zakręt. Nieważne, bo to techniczne pierdoły. Tutaj też bym najchętniej to poprawił, powiem wam uczciwie, bo jest takie, no jest kolanko, nie? No widać, że to jest takie, no mogłoby być łagodniejsze. Aczkolwiek tutaj też jest trochę złudzenie, dlatego że ta droga tutaj jest podniesiona. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne. Spróbuję wam, o, widzicie? Ona wchodzi tutaj do góry jakby. Co ja wam jeszcze pokażę? Pokażę wam, moi drodzy, wreszcie nareszcie. Pamiętacie te zakupy, które robiliśmy tam? Mówiłem wam, że o USA, że maszyny, że dolary, tak? No to tak, ciężarówki już wam pokazywałem, jak lotnisko budowały. Teraz widzicie w akcji rozścielacz. Ten właśnie amerykański. Powiem wam, że trochę to szybciej idzie i to nawet wizualnie widać, że to tak, no, leci z kopyta, tak, widać, że to prężnie i ostro. Tutaj, moi drodzy, jeżeli się nie pomyliłem, tak, tutaj. Tutaj mamy znowu też budowę autostrady, oczywiście, to jest obok tych nowych portów, ale to jeszcze nazwiemy, zobaczycie, jaka będzie nazwa. I tutaj, moi drodzy, właśnie jest ten stary i to nie wiem, czy wy to widzicie, czy wy tego nie widzicie, ale on tak naprawdę, no jest trochę wolniejszy od tych amerykańskich. Ale w przypadku budowy dróg, jak się je wystartuje, że tak powiem, równo, to naprawdę widać tą różnicę i no można powiedzieć, no jest, jest to widoczne. No, po prostu, jeżeli chodzi o sprzęt w tej grze, no to no niestety za dolary jest troszeczkę lepszy. Ale podejrzewam, że chodzi też o to poczucie takie, wiecie, kiedyś zagraniczne to było takie lepsze, to było takie, wiecie, fajniejsze, prężniejsze. Kurde, zawsze było naj. Wiadomo. Tutaj będę miał też do wydobycia ropę. O ile się nie pomyliłem, to ona będzie albo tu. Nie, tutaj będzie, dobra, tutaj. Tutaj będzie ropka i będę jej poszukiwał. Więc tutaj jeszcze jakieś będziemy takie dojando robili. Gdzieś tutaj jeszcze węgiel był. Gdzieś chyba w tej okolicy. Takie mam wrażenie. Nie jestem pewny. Chcę tutaj budować oczywiście porty, porty przeładunkowe, porty, które dam radę zamienić na kasę. No bo wiadomo, że port to jest kasa w każdym państwie. Każde cargo, które wysyłamy za granicę, produkujemy u siebie, ale swoimi ludźmi, swoimi materiałami, w swojej gałęzi gospodarczej zarabiamy na tym.
No, to jest chyba oczywiste, tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Bo jeżeli produkujemy, jesteśmy producentem, ale robimy to na przykład, nie wiem, robilibyśmy teraz dla wschodnich czy zachodnich naszych tutaj kumpli, no to niestety oni biorą z tego kasę. My dostajemy tylko, nie wiem, za powiedzmy wynajem lokalu tam, czy to hali, czy to ziemi, czy to coś takiego. Nic więcej. Więc mamy z tego wielkie G. Tak to wygląda. Tak. Więc pochwaliłem się. Tutaj będzie w narożniku port. Tak mi się tutaj pamięta, że wam obiecywałem, co jeszcze będzie. Zobaczycie, tak jak wam już przed chwilą nadmieniałem. Tutaj chciałem poprowadzić autostradę, ale stwierdziłem, że tutaj Mr. Deszpaku będzie na razie jak gdyby takim miastem kończącym. Tutaj możliwe, że jeszcze się rozbudują jakieś fabryki, bardzo możliwe, że jakieś porty dodatkowe, może zasobne, będą potrzeby tutaj, jeżeli chodzi o, znaczy, żeby one były zasobnikiem dla producentów, tak, fabryk i tak dalej. Zasobnikiem materiałów, które są potrzebne do produkowania różnych rzeczy. Tutaj mamy na przykład elektrownię. Tutaj produkujemy odzież. Widzicie, fabryka, no elegancko. Ale powiem wam, teraz trzymajcie się dobrze krzeseł. Tutaj, moi drodzy, powstanie, tylko muszę wyrównać ten teren. Zobaczcie, ile w ogóle roboty przede mną. No jest trochę. Tu będę musiał trochę to wyciąć. Tak myślę, że to tutaj, co przejeżdżam, to chyba pójdzie sobie. I tutaj kawałeczek wytnę. Też mniej więcej chyba taki. Zobaczymy. I tutaj powstanie prawdopodobnie, jeżeli mi się to uda, elektrownia atomowa. No, wprowadzimy wreszcie jakiś atom. Będziemy tak mieli, tak. Także widzieliście dzisiaj drewnolas. Mam nadzieję, że tobie jeszcze raz, honoratoreszko, podoba się finalny efekt miasta. Myślę, że masz bardzo ładne miasteczko. Napisz mi, czy ci się podoba ten taki efekt końcowy. O, tak bym to nazwał. Autostrada jest oddzielona lasem od miasta, po to, żeby wygłuszyć autostradę, po to, żeby tutaj obywatele nie czuli się tacy, wiecie, stłamszeni tym ruchem. No i oczywiście miasto nowoczesne, posiadające tramwaje, posiadające dwie linie metra, posiadające tutaj, jeżeli chodzi o komunikację lotniczą, helikoptery, posiadające w pobliżu kurwa żyła, w pobliskiej takiej mieścinie lotnisko, posiadająca w pobliżu swojej aglomeracji. Tak, bo tu będzie ten ciąg, tak jak wam mówiłem, stare miasteczko, takie, wiecie, no, starą, małą taką dzielnię, no, tyle zostało, powiedzmy, ze starego miasta, taka jest legenda, no, trzeba w to wierzyć. Ale powiem wam jeszcze taką ciekawą ciekawostkę, że gdzie jest to? Czekajcie, bo muszę się odnaleźć. A, tutaj, dobra, drewnolas. Drewnolas to także jest takie starszawe miasto. Nie powiem, że stare, ale są, część budynków jest takich, wiecie, ceglanych, o, tak, starszych, widać. Te budynki są ze sobą tak jak gdyby koptowane, tak, one są przystawiane przeze mnie. Trochę nierówno to wyszło, no ale budownictwo w tamtych latach też nie było jakieś tam zarówne, więc no, musimy się trzymać tego, co jest. Ale tak z daleka ładnie się na to patrzy. Zobaczcie, tutaj są takie trochę nowocześniejsze już, takie blokowe, można powiedzieć, ale nie płytowe niby. No i tutaj jest Urząd Miasta, taki starszawy. No i nowoczesne budynki tam też chyba z cegły, powiedzmy, tak? Chyba powinny być z cegły, ale z czego one są tak naprawdę, to no nie mam pojęcia.
Także tak wygląda ten drewnolas. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zobaczcie, jaki jest szpital, karetka. Tak. Bo tutaj dla tej mieściny nie było potrzeba stawiać jakiejś wielkiej landary. Więc tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Tutaj jak mi to wybudują, to będzie chwilowo bez prądu. Ja to zamierzam zasilać z tej elektrowni, wiecie, atomowej. Znaczy taki jest plan, no jak to wyjdzie, to nie wiem. Bardzo możliwe, że zanim wybuduję jeszcze tamtą elektrownię atomową, to będę to może zasilał, no nie wiem, może z tej elektrowni, albo z tej. Zobaczę, bo miejsca, możliwości są, jeżeli chodzi o podpinkę. Tutaj, wiecie, tutaj jedna elektrownia zniknęła, o ta tutaj co stała, na rzecz tej ogromnej elektrowni, prawda? I teraz ta ogromna elektrownia przejęła zasilanie dla tych tutaj okolicznych wszystkich mieścin. W tym przejęła część zasilania, które robiła ta elektrownia. I teraz ta elektrownia jest w sumie tylko na dwóch kablach używana. Można by było ją użyć bardziej, mocniej, nie? Więc na tę chwilę mogę powiedzieć śmiało, że gospodarka nam hula. 3 miliardy 432 miliony i to rośnie, i to w zastraszającym wręcz tempie, mogę powiedzieć. Więc naprawdę, tutaj jak będziemy się widzieli następnym razem, to będziecie mieli kolejne te. I powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę a propos gospodarki. Na te kałuże, bo te kałuże robiłem za pieniądze, za ruble. Wyrównywałem to wszystko. I teraz tutaj jeszcze nie wyrównałem, tutaj jeszcze nie wyrównałem, ale to wszystko płaskie, co widzicie, zaraz Wam powiem, dlaczego Wam o tym mówię. I tutaj wedle tej autostrady, tutaj aż do tej starej autostrady, to wszystko wokół tego, można powiedzieć, zalewu, wyrównanie tych tutaj zaokrągleń, tak po łebkach, bo to jeszcze będzie równane, i tutaj wszystko i udrażnianie w ogóle, tak żeby mogły tutaj statki pływać, bo było raz płyciej, raz głębiej, raz płyciej, raz głębiej. A ja tutaj potrzebuję pełnomorskie statki wpuszczać, więc pogłębianie tego, tak naprawdę na maksa, na wszystko wydałem, na to wszystko wydałem, moi drodzy, 1 800 000, a pomimo to w tej chwili mamy 3 miliardy 400. Oprócz tego za pieniądze na poczołem, bo potem robiłem oczywiście koparkami, to musiałem tutaj, wiecie, wcześniej część tutaj powyrównywać i postawiłem pierwsze koparki i wtedy dopiero zaczęło to prądzić. Zobaczcie w ogóle, jaki nowy placyk jest. Bo to takiego placyku jeszcze nie widzieliście. O, tak on się mniej więcej prezentuje. Firma jest nowa. Potem oczywiście koparki stąd wyjadą, jak już będzie ten moment. Tam taka chwila i wtedy będzie tutaj normalnie sprzęt roboczy stał na tym placu. Ewentualnie ten plac zostanie zburzony. Bo to tak zwykle robię. Jeżeli przeszkadza tutaj w zabudowie, to wylatuje. A jeżeli będzie, nie będzie przeszkadzał, nie będzie kolidował, ale się przyda, no to będę z niego korzystał jak najbardziej. Także mniej więcej to tak się właśnie prezentuje. Gospodarkę mamy tak silną, moi drodzy, że ja nie jestem w stanie tutaj zbankrutować. Musiałbym to wszystko powyłączać, wszystkie te rzeczy, a jest tego naprawdę pierdylion. Ja tutaj zarabiam już nawet na takich rzeczach, że po prostu nie jestem w stanie Wam tego jakoś tak wyjaśnić już. Bo tutaj handluję absolutnie wszystkim. Wszystko, co się da produkować, produkuję.
i albo wewnętrznie to wykorzystuje, albo sprzedaje. Produkujemy cegły, nie cegły, paliwo, bitumen, no co tylko chcesz, wszystko wydobywamy i robimy. A jeszcze tak do graczy, graczy. Czasami ktoś mówi, że jak tam zauważyłem na niektórych u niektórych YouTuberów, mówi się, że koparki, jak nie korzystamy z tych dolarów, z tych opcji tutaj automatycznej budowy, tylko budujemy samodzielnie. To nie jest tak, że to jest za darmo, bo płacisz za paliwo do koparek, moi drodzy. No, tutaj są nawet takie pierdoły i takie szczegóły, więc tak zwane darmowe budowanie nie jest darmowe. Pamiętajcie o tym. To jest tylko z nazwy. Więc to nie jest darmowe, absolutnie nie. W momencie, kiedy cokolwiek tutaj robimy w grze, jeżeli chodzi o wyrównywanie terenu, ja wam nawet pokażę, proszę bardzo. Na przykład chcecie podnieść. Patrzcie, co się dzieje z placem, nie? Jak chcecie, to podnieść teren, nie? Zobaczcie, jak tutaj plac będzie się zachowywał. Wyjeżdżają koparki, nie? Teraz, jak chcemy to obniżyć, no to też koparki, ale jak wyrównać, to wyjadą spychacze. Zobaczcie. Rozumiecie? I to tak właśnie funkcjonuje. Ale w związku z tym, że one wyjechały, no to w związku z tym jest potrzebne paliwo, tak? Każda z nich zużywa paliwo. No to jest właśnie ta darmówka. To nie jest darmowe, to jest tylko takie, żebyś myślał, że masz za darmo. No, no nie masz za darmo. A ja w ogóle, aha, paliwo kupuję do takich tych, bo jak miałbym wozić na takie odległości paliwo, to ja bym więcej tymi ciężarówkami spalił tego paliwa niż przywiózł tutaj. To by było kompletnie bez sensu. A więc dziękuję wam, moi drodzy, za dzisiaj. Dziękuję, że byliście. Dziękuję za łapki, komentarze. Liczę na więcej. Liczę na wasze propozycje. Zobaczcie, jak finalnie wygląda nabrzeże, które jest złożone z tych moich widzów, którzy naprawdę oglądają mnie bardzo, bardzo często. Więc przypomnę, Honorata Reszka, bardzo dziękuję. Kasia Kicia, bardzo dziękuję. Stinky, Maxok, bardzo ci dziękuję. Mister de Szpaku, bardzo, bardzo dziękuję. Oraz Git Szprycha, która wita wszystkich, którzy przybywają do naszego, naprawdę zobaczcie, jak fantastycznego miasta. To wygląda naprawdę imponująco, jak się tak patrzy teraz, nie? Się zbliżasz. Zobacz, porty. Ja wiem, że brakuje tutaj i mi też tego brakuje, tych wykończeń, ale te wykończenia. Wiecie co? Ja chyba tego nie będę robił, bo to jest dłubanie klocuszka w klocuszek. Ja się na to nie piszę. Dziękuję. Może jak mnie kiedyś tam znajdzie, to może coś takiego zrobię. A więc, moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz za to, że jesteście. Dziękuję za wsparcie. Dziękuję za wasze komentarze, łapki. Za to, że oglądacie te filmy i za to, że promujecie swoimi osobami mój kanał i poświęcacie mi czas. Bardzo za to dziękuję. A więc tymczasem Borym Lasem.